Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. I niezmiernie miło. Jestem zaszczycony, że mogę dziś Państwa powitać na jubileuszu 50-lecia życia małżeńskiego. Jest to, Szanowni Państwo, szczególna chwila, kiedy nie tylko doceniamy Wasz trud, Waszą miłość, Wasze przeżyte 50 lat, ale również z wielkim szacunkiem, pokorą i wielką atencją patrzymy na Wasze dokonania. Jest mi tym bardziej miło, jestem zaszczycony, że dzisiaj będą wręczane dla Państwa medale, które przyznaję w tak wspaniałej chwili, w tak dostojnym złotych godach, w tak dostojnym jubileuszu prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, drodzy jubilaci, wyglądacie pięknie. Wyglądacie pięknie wizualnie, ale też czuć te emocje, które dziś was drzemią. Są pewnie może nieporównywalne do tego, co się działo 50 lat temu, ale wiem, że to dla Was i dla nas jako samorządu, dla mnie osobiście również jedna z bardziej wzruszających uroczystości, czyli wręczenie medali przyznanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polski za 50-lecie pożycia małżeńskiego. 50 lat to szmat czasu, to różne sinusoidy, różne zdarzenia w życiu, bo wiadomo, że nie jesteśmy ciągle na szczycie, ale czasami zdarzają się problemy, czasami zdarzają się trudne sytuacje. Tym bardziej gratuluję Wam i dziękuję za to, że te wszystkie problemy przetrwaliście razem. Dzięki sobie również, dzięki waszemu potomstwu, waszym dzieciom, wnukom. To cieszy. Tutaj do nas na scenę panią Ewę i pana Michała Rutkowskich. Gorące brawa dla nich. Panią Teresę i pana Jana Sadowskich ze Skupia, pan Jan wieloletni sołtys. Piękny, że masz takie tradycyjne imiona, tak? I kolejne piękne, tradycyjne imiona mają Państwo Barbara i Piotr Woźniakowie. Serdecznie zapraszamy. Gorące brawa. Sława Lechicy. Gorące brawa.
Szanowni Państwo, kolejni jubilatami, którzy zostaną oznaczeni medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Małżeńskie są Państwo Grażyna i Leszek Piątkowski. Gorące brawo. Na szczęście. Dziękuję ci, nie? Jest nam również niezmiernie miło zaprosić tutaj do nas Państwa Elżbietę i Romana Roguskich. Gorące brawa dla jubilatów. Kolejną wyróżnioną parą są Państwo Danuta i Kazimierz Wrzoskowie. Serdecznie zapraszamy do swojego jubilatu. Kolejną wyróżnioną parą są Państwo Julianna i Jan Branicy. Gorące brawa i zapraszamy do nas. Bardzo miło nam zaprosić tutaj na symboliczną scenę Państwa Elżbietę i Wojciecha Lankajtys.
Na koniec zostawiliśmy parę mojej rodzinnej Huty Kuklowskiej i bardzo nam miło zaprosić tutaj do nas panią Kazimierę i Mariana Laskusów i gorące prawa dla szacownej Wilna. Ja chciałbym wykorzystać sytuację, gratulując Państwu. Mogę, Panie Burmistrzu, na chwilkę, czy nie? No może. Ale, tak? Ale teraz są wszyscy. A musiałbym... Ja tylko chciałbym zrobić, bo mam nagrody dla osób, które... Małżeństw, które mają czworo i więcej dzieci. Czy któreś z Państwa tutaj są takie małżeństwa? Bo wiem... Z wnuczkami, tak? Nie z wnuczkami. Tylko chcę wiedzieć, ile par. Czworo. A tu któraś pani mówiła, że ma? A, no to fajnie, no to właśnie. Czy państwo mają czworo dzieci, tak? To akurat naprzeciwko mnie siedzą. No, to będzie nagroda. A wszystkim państwu gratuluję, ile państwo mają. Zawsze to dzieci. Bardzo dziękuję. Już mamy wszystkie pary na swoim miejscu. Dostojni jubilaci, szanowni państwo, drodzy kochani małżonkowie, te 50 lat, szmat czasu, życia, trosk i zmartwień, ale radości, miłości, pięknych przeżyć, trudu wychowania dzieci, oddania się opiece swoim wnukom. Pokazaliście państwo swoją wytrwałością, swoją godnością, swoją miłością, swoją uczynnością i szacunkiem do drugiej osoby, do najbliższej wam osoby. Pokazaliście przez te 50 lat, jak budować rodzinę, jak ją kształtować. Wynikających z założenia rodziny, świadoma praw i obowiązków, wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z moim najkochańszym mężem, z moją najkochańszą żoną. I przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Proszę państwa, tak było 50 lat temu, ale myślę, że te słowa przysięgi są aktualne, bo te 50 lat pokazały, jakim trwałym jesteście w stanie związku. A potem, co następowało? Oczywiście marsz Mendelsona, więc go dzisiaj wysłuchajmy, by sobie przypomnieć te wspaniałe chwile. Bardzo proszę, marsz Mendelsona. Albo cymbał brzmiąc. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Kukułeczko, gdzieżeś to bywała, 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 gdzieżeś to bywała.
jeszcze fragment poezji Jadwigi Wąsowskiej. Tym razem wiersz o tym, że małżeństwo jest jak cztery pory roku. Wiosna. Pękają pąki drzew i kwiaty są w rozkwicie. Rozbrzmiewa ptaszą tchór, nastaje cudne życie. I ukochany twój jest jakby w siódmym niebie. W miłosnym upojeniu nie wie, jak nazwać siebie. Żabusiu, czy koteczku, albo inne czułości. Abyś była gotowa na każde znaki miłości. Dni płyną jak w cudnej bajce. W radości, szczęściu i zgodzie. Choć czasem coś nieco się chmurzy. To lato nadchodzi. Cichną już nieco ptaszki. Woń kwiatów nieco się zmienia. Nawet twój ukochany używa już twojego imienia. Ucichły ptaszom śpiewy, niebo się czasem chmurzy, dni coraz powszechnieją, ale nie ma jeszcze burzy. Choć czułość już nieco przygasła, już widzisz pewne wady, już nieco się buntujesz, lecz jeszcze bez przesady. Już jesteś nieco zmęczona, wieczorem boli cię głowa, a on czeka cierpliwie, kiedy będziesz gotowa. I tak wszystko wokoło jakoś dziwnie się zmienia. Chcesz kogoś zapytać, ale zapomniałaś imienia. Ale nie martw się o nic, choć dziwnie nieraz się dzieje. Trzeba mieć zawsze i wszędzie radosną, dobrą nadzieję. Siwy gołąbeczek pośród dębu siedział, dałabym ci buzi, żebyś nie powiedział. La la la, la 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 la, la la la, dałabym ci buzi, żebyś nie powiedział. Bo jakbyś powiedział, ja bym się wstydziła, żeś ty mnie całował, ja się nie broniła. La la la, la 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 la, la la la, żeś ty mnie całował, ja się nie broniła. Pościłabym piątki, pościłabym środy, żebym go dostała, chociażby na gody. La la la, la 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 la, la la la, żebym go dostała, chociażby na gody. Państwo Ewa i Michał Rutkowscy, jedyni wśród tych kilkunastu par, którzy mieli, a pani Ewa urodziła czworo i wychowaliście razem czworo dzieci. Dowiedziałem się w międzyczasie, że to było dwóch synów i dwie córki, tak? Tak, tak. A tak po kolei imiona, pani Ewo. Beata. Tak. Sławomir. Dorota. I? Tomasz. Czyli córka, syn? Przeplatanka. Przeplatanka. Tak. No ja nie omieszkam zapytać, jak pan to zrobił, panie Michale. Szło panie. Jakieś sitko chyba było. Ale rząd zrobił. No niekoniecznie. Jakieś sitko miał, no nie chciał się uchwalić, ale sitko jakieś miał. Dobrze. Gdzie poznaliście się, pani Ewo? No to dopowiedź jeszcze do szkoły ja jeździłam, do Siedlec. No i... Bo w ogóle skąd pani powiem, jest w ogóle? Że on smalił chorebki do mojej najlepszej przyjaciółki. Co w życiu miałam jedną najlepszą przyjaciółkę, właśnie on do niej chodził. I pani postanowiła odbić? Nie, tak, odbić. Nie odbiłam, nie. Nie? Taka nie byłam aż taka, tylko no, wracałam ze szkoły, a patrzę, ja zaskoczona, Michał na koronie, koleżanka pociągu jechała dalej. Też zaskoczona, co on tu robi. No i tak jakoś się zaczęło. To sam z własnej nieprzymuszonej woli zwrócił oczy w stosunku do pani. A pierwszy raz, jak go zobaczyłam, to właśnie przyjechał z
tą koleżanką, jeszcze tam było sporo takich młodych ludzi. Przemyślał sprawę. No. Tak. Ale zamiast się patrzeć na dziewczyny, to on chodził, grzyby zbierał. A tak zostało do dzisiaj. Do dzisiaj. No. Gdzie to wszystko się odbywało? Gdzie to było? W jakiej miejscowości? W Kotuniu? To była wieś, bo ja w ogóle pochodzę z takiej zwanej Świryczyca. Co takiego miała, że wpadła w oko? Pani Ewa. Miała wszystko, i ręce, i nogi. Nie, no, uśmiech, oczy, no nie wiem co, no. Czym uwiodła pana, krótko mówiąc? Dużo ładniejsza na pewno była niż teraz. No to już nieważne, ja pytam się wtedy. Czym, co takie, na co pan zwrócił uwagę? Bo ja ciekawy jestem. Wszystko miała to potrzeba. Aha. I na miejscu. No rozumiem. I to wystarczyło. Wystarczy. No. O, ja bym nie powiedział. I już wiemy, że poznaliście się, kiedy pani miała 17 lat. No tak to było. A pan miał? To jest chyba tak. Rok był starszy. Rok starszy. Mhm. 18. I poszedł pan do szkoły podoficerskiej, tak? No i to było 2 lata, tak? Tak, oczywiście. Całe 2 lata. Ale tylko kamasze zdjął od razu? Tak. Wezwała go pani do obowiązku. Tak, no, też nie było tego, że nie. To też jakaś, czy chyba nie wiem, jakaś zakochana wie? Była w panu, co? No, tak. Tak? Prawie natrętna. Listy tylko się pisało, nie było telefonu. No tak, nie, ma, nie było komórek. Serta, listów. I to był rok? 70. 72. Nie. Kiedyście się pobrali? Pierwszym. A, bo wy jesteście troszeczkę wcześniejsi. Wy już macie 51 lat po ślubie. Wszystkiego dobrego państwu życzę i życzę dobrego oglądania tych filmów, bo to jest 100 godzin oglądania folkloru. O, jak się na ładne kobiety zechce Michał popatrzeć, to proszę tam włączyć. Dobrze, dziękuję. Do tego jeszcze śpiewające. Wszystkiego dobrego. No to uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Stola. Niech żyją nam 100 lat, 100 lat. Niech żyją nam. Jeszcze raz. Niech żyją nam. Niech żyją nam. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy ślicznie. Myślę, że państwo zgodzą się ze mną, że my tu zgromadzeni jesteśmy w pewnym sensie szczęściarzami. Tak. Dlatego, że dane nam jest wspólnie świętować Złote Gody. Życie, jak wiemy, pisze różne scenariusze. A my, mimo różnych zawirowań losowych, rodzinnych, nieprzewidzianych, niezaplanowanych, często niezależnych od nas, przetrwaliśmy w związku 50 lat. Fajnego, miłego. Nie. No, opowie. Krasienko, opowiedz, jak się poznaliście, chociaż tyle. No, my poznaliśmy się w kawiarni w Warszawie na ulicy w Telimenie, ulica Krakowskie, Przedmieście. Ja wracałam ze szkoły z koleżanką, myśmy sobie siedziały i weszło dwóch mąż i z bratem swoim ciotecznym, też piątkowskim, Jurkiem. No i tak polowali, o, tak bym powiedziała. Po kawiarniach polowali. Polowali. W końcu polowali. Upolowali, tak. I tak to było. No i tak żeśmy się zapoznali, to najpierw pierwsze spotkanie, drugie spotkanie i tak po malutku żeśmy doszli. Do tej pory się nie możemy rozstać. Zawsze pod szkołę przychodził, chociaż ja nie umawialiśmy się, wchodził do szkoły, czekał. Aż wyczekał. A moja mama go bardzo, bardzo, bardzo uwielbiała. Nawet już powiedziała mamie kiedyś tak, ty chyba bardziej kochasz swojego Leszka niż mnie. Bo wiesz, nie ganiła mnie za wszystko, a jego na piedestale. Bo miała rację. I tak to było. No i wreszcie doszło do ślubu. No młoda byłam, miałam 20 lat skończone, ledwo.
Dlatego, ale co to? To nie. Nie byłam w ciąży, zaznaczam. Także no, takie to było. Ale drodzy Państwo, warto było. Warto było, o. Biegać za mną. Dziękujemy za miłe spotkanie Państwu i samemu kierowcy. Ale to ciekawe, że nie na wiejskiej zabawie, tylko aż w Trymienie w Warszawie. No to... A my z Cegło, aha, z Warszawy a przyjechaliśmy do Cegło. Aha, no to... Na 5 lat. W którym to roku? 89, tak, na 5 lat i mieliśmy zostać. Moja mama jak zwykle była przerażona, gdzie ty kobieta jedziesz na wieś. Czyli warszawiaki w Cegłowie. Ale to już, więcej już tutaj mieszkamy w Cegłowie jak w Warszawie. To znaczy nie zupełnie, bo nasze korzenie są zupełnie cegłowskie, dlatego że no. Moi rodzice, dziadkowie to są rodowici cegłowianie, a ja chciałem to zawsze być i tak zostanę do końca razem z żoną. Dziękuję bardzo Państwu. Brawo! No i chyba dużo ludzi. Było żadną nocą ani nad ranem, tylko było całą południe, poszłam na grzyby do lasu w lipcu. I jedzie dwóch rumaków takich rowerami w białych koszulach eleganckie. Tam było tam za stodołami. Nie, tutaj, przy skupiu samym. Zatrzymali się. Ja sobie tak myślę. No, podałam się oczywiście, że jestem z Warszawy. Koleżanka też tam coś powiedziała, inne imię. Ale okazało się, to jechali za gołębiami. No i ten kolega mówi tak, ja ją gdzieś widziałem. Ja ją gdzieś widziałem. No i wydało się wszystko, bo przyjechał do sąsiada oglądać gołębi. I zobaczył. I zobaczył mnie na podwórku, no i skończyła się właśnie ta nasza przygoda. I po warszawiance wtedy była. No myśmy chodzili razem i tak dalej. Ale zawsze teczkę mi nosił. Teczkę nosił. I tak się zliczajałem do siebie, tak. Od młodego, że tak powiem. No. I ciągał za warkocze? No miała, tak. Wtedy miała warkocze bardzo długie i rzeczywiście. No do tej samej klasy chodziliście. Do tej samej klasy, tych samych nauczycieliśmy mieli, to prawda, w szkole podstawowej. Różne oceniśmy mieli. Jakąś nagrodę chyba powinien dodatkową dostać. Za wytrwałość. Najważniejsza była ta teczka. No, także... Wesele było, tak. Było ale wesele. Kiedy zostaliście parą, czy już w szkole podstawowej, czy później? Nie, parą byśmy byli od zawsze prawie, bo jak do szkoły to trzeba było pilnować, bo tam się inni jeszcze były. Aha! Także trzeba się było starać od małego. No. To nie tak jak teraz. To jeszcze dyplom honorowy tak. Stróża powinien dostać. Gdzie się poznaliście? W Cegłowie. Tak, pan Morozomek z Morozów, ja cegłowianka w Cegłowie rodzona. No i w Cegłowie się poznaliśmy i tak się nam to tory układały. No i pięknie. Los się toczył. I los się toczył, świetnie. No, czyli Cegłów przyciągnął mróz. Tak. Cegłów przyciągnął mróz. No dobrze, no to... Tak, różnie to było, bo i 20 lat w Mrozem mieszkaliśmy, później z Mrozem do Cegłowa wróciliśmy. To blisko to tam. To... Pamiętam, tyle lat Mrozem w gminie pracowałem. No proszę. Skarbnikiem pani była. No proszę. Czyli można powiedzieć pracownik samorządowy. A, tak, na pewno. A, no to bardzo nas to cieszy, no. Była taka u nas losowo krótka, bo poznaliśmy się przez, jak to kiedyś tam troszkę na zabawie i tego. I potem sytuacja była losowa, nie przymusowa, ale losowa i po 3 miesiącach musowo było się ożenić, ponieważ, ale nie sytuacja była. No. Jak widać, nie tylko te. Tak, dlatego, że tam żony budynki wszystkie się spaliły, no i trzeba było jakoś bardzo szybko, także... A teraz, no, mieszkamy z synem.
ciekawe rzeczy mówią. No to właśnie, dlatego może poprosimy. No, jakby wesele wyglądało państwa na przykład? No, ja w tamtym roku to trochę byłam zawiedziona, bo wszyscy naszego rocznika byli już na odebraniu medalu. No i myślałam, że... Troszkę bliżej mikrofon. O tak. Dobrze. Że już wszyscy o nas zapomnieli. No ale jednak nie zapomnieli. Jest to bardzo miło, że jesteśmy tutaj. Bo burmistrz jeszcze nie był burmistrzem wtedy, a teraz jest i nie zapomniał. No. A jak wyglądało państwa wesele? Wesele to ja powiem, że było inne. A, no to proszę powiedzieć o tym. No to już jak to nasz. We własnym domu jakieś tańce, muzyka to była po sąsiedzku. A że to było w listopadzie, za chwilę adwent, no to o północy u sąsiadów ta babcia wywiesiła nam medalik, krzyżyk, koniec zabawy. No tak. No i to nie było, no to no trzeba było się śpiewać, no bo to było po sąsiedzku, no to sąsiadka by się obraziła, jakby tańcowali do rana. Gratulacje. No to całkiem było inne wesele, no nie takie huczne jak są teraz. No. Huczne? No huczne teraz, tak, a kiedyś to raczej takie skromne. No jakiś tam świateczek, coś tam. No właśnie, tak, tak. I te dobre wyroby. Tak. I te dobre wyroby. No ale jakoś się odbyło, no i trzeba było żyć dalej przez te 50 lat. Trzeba czasem było tupnąć nogę na męża, bo przecież tak dni, no to ja raczej nie mówię o cichych dniach, bo mąż uważał, że jako ciche dni, no to ona mu nic nie nakaże, nic nie dzieje, bo jeżeli masz to, tak, to... Czyli mąż lubił ciche dni, a no, pani nie bardzo. No i skradać te ciche dni, żeby miał się do roboty, a się tam marudził. No, ale mąż to zapalony wędkarz. No i nie wiem, co wolę, żeby chodził na grzyby, bo jest trochę roboty w tych grzybach, czy na ryby, bo raczej ryby nie chciał trochę. No, myśmy przeżyli 50 lat, trochę w zgodzie, trochę tak, no, burzliwych trochę, no, było trochę niedłużonych dni, ale mało. Potem wychodzi ale słońce. Ja taka urodowa jestem bardziej. Ale po burze zawsze jest piękna pogoda, więc burza czasami jest wskazana. Bo kobiety są od tego, by łagodzić tę sytuację, no. Może pan ma i rację, no. Tak jest. Zawsze trzeba było jakimś być takim rozjemcą, że to jest dowolne. Muszę być zgodnie z ich, bo właśnie nie mogę krzyknąć głośniej, bo dzieci słyszą. Tak. A jak się facet burzy, to po głosach go pogłaskać, podrapać i dobrze będzie. Dziękuję. No to pięknie dziękujemy za tę historię. No, proszę państwa, no właśnie, wielkie brawa, tak, dla naszych dostojnych jubilarów. Ktoś mówił, że kobieta jest jak stare wino, im starsze, tym lepsze. No ja bym tego tak nie przekładał, ale możemy to parafrazować, że kobieta im bardziej dojrzała, tym mądrzejsza. Im bardziej dojrzała, tym łagodniejsza. Im bardziej dojrzała, tym lepiej smakuje mężczyźnie. Więc coś w tym na pewno. Czyli smakowitsza jest. Jest smakowitsza. Szanowni państwo, dziękuję za te wspomnienia. Szczęścia, moc, słoneczka wesołego, snów pięknych co noc. Śpiewając idź przez życie, rozkwitaj jak ten kwiat, przy dobrym apetycie i w zdrowiu 100 lat. Pieniądze szczęścia nie dają, być może, lecz kufereczek, stóreczek, daj Boże, segmentu rodzinnego i 4 kółek też. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego czego chcesz, wszystkiego czego chcesz. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być.
co słychać? TV.